Programowanie procesów obróbczych elementów o skomplikowanych kształtach byłoby bardzo pracochłonne, gdyby nie możliwość stosowania tzw. cykli stałych. Są to podprogramy na stałe zapisane w pamięci układu sterowania tokarki. Pozwalają one na wykonywanie ruchów z danymi parametrami. Sekwencje tych ruchów są zdefiniowane przez producenta systemu sterowania. Natomiast przemieszczenia geometryczne są podawane w programie. W tym module omówione zostaną przykładowe cykle tokarskie oraz cykle wiertarskie. Cykle tokarskie poznacie w kolejnej części modułu. Przejdźmy zatem do cykli wiertniczych. Zanim wybierzemy sposób zaprogramowania procesu wiercenia w obróbce tokarskiej, musimy sprawdzić, czy mamy do czynienia z otworem głębokim, czy też nie. Oceny możemy dokonać na podstawie tego warunku, gdzie L oznacza głębokość otworu, D zaś to średnica otworu. Jeśli okaże się, że jest to otwór głęboki, to musimy zapewnić możliwość dopływu cieczy chłodząco-smarującej poprzez okresowe wycofanie wiertła. Funkcje, które uruchamiają cykl wiercenia głębokich otworów to G84 w systemie MTS, L98 w systemie C-Numeric. Na widocznej planszy mamy przedstawiony proces wiercenia głębokiego otworu. Z oznacza całkowitą głębokość otworu, K to głębokość pierwszego wiercenia, zaś D to degresja. Jeśli chcecie poznać, jak wyglądają cykle tokarskie, przejdźcie do kolejnej części modułu prezentacji multimedialnej. Dziękuję za wspólny udział.